Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Wiesław Krajewski, szef okręgowych struktur PiS we wschodniej Małopolsce, gościem radia RDN. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie panią redaktor, witam naszych drogich radiosłuchaczy. Jakie nastroje, panie pośle, na kilka dni przed wyborami prezydenckimi? Intensywny tydzień również dla pana jako szefa struktur PiS, czyli pełna mobilizacja. Tak, właśnie pełna mobilizacja na ostatniej prostej, używając terminologii sportowej, sprinterskiej. W piątek o 24 godzina, o 24 cisza wyborcza rozpoczyna się, w związku z tym pozostało już naprawdę niewiele dni do tego, żeby jak najmocniej zapracować na prezydenta Andrzeja Dudę. Taka jest nasza rola. Uważamy, że 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy to jest naprawdę dobrych 5 lat sprawowanego urzędu przez Andrzeja Dudę. Mamy za co mu dziękować, za rzetelną pracę, za uczciwą pracę, za to, że dba o Polskę, o polski interes, o polską rację stanu, o nas Polaków. Także wydaje się, że jak najbardziej zasłużył na to, żeby w dalszym ciągu być prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. To dla prezydenta także dosyć też intensywny czas. Wczoraj nasz region nawiedziły liczne nawałnice, opady deszczu. Dotknięty jest m.in. region boheński. Mieszkańcy liczą na wsparcie samorządów, polityków, czyli dość intensywny czas. Prognozy mówią o kolejnych intensywnych burzach. Tymczasem już dziś mają ruszyć wypłaty dla poszkodowanych w wyniku podtopień w Małopolsce. Zapewniał o tym wczoraj prezydent Andrzej Duda. Są konkretne już działania dla osób poszkodowanych. Ja jeszcze wrócę, panie redaktor, pani pozwoli, do tej kampanii wyborczej, do naszego wsparcia. Jak państwo wiecie, dzisiaj w poniedziałek o 18.30 na placu Kazimierza Wielkiego będziemy mieć wspaniałą okazję, żeby właśnie osobiście podziękować panu prezydentowi. Właśnie o 18.30 na placu Kazimierza Wielkiego w Tarnowie mamy wielką uroczystość, spotkanie z panem prezydentem. Chciałbym właśnie za pośrednictwem państwa anteny zaprosić wszystkich tych, którzy chcieliby wziąć udział w tym wydarzeniu. I chciałbym, żeby właśnie mieszkańcy Tarnowa, regionu tarnowskiego, tu ziemi tarnowskiej, jak najliczniej właśnie w tym spotkaniu wzięli udział, żeby jeszcze na tej ostatniej prostej, jak wspomniałem, żeby zdopingować siebie i pana prezydenta do jak najbardziej wytężonej pracy, ponieważ chcielibyśmy, żeby wybory zakończyły się w pierwszej turze i żeby rozstrzygnięcie na urząd prezydenta zapadło 28. Mamy też świadomość oczywiście, że statystyki i popularność poszczególnych kandydatów jest taka, jaka jest, ale myślę, że dużo w naszych rękach jest i zróbmy i dołóżmy wszelkich starań. Czyli Prawo i Sprawiedliwość również tutaj w regionie tarnowskim pod moim tutaj szefowaniem też włączamy się mocno w akcję wspierania. Jeździmy po wszystkich miastach powiatowych naszego okręgu. W sobotę byliśmy w Bochni w Brzesku, wczoraj rano w Proszowicach. Planujemy jeszcze Wieliczkę, planujemy jeszcze Dąbrowę Tarnowską. Chcieliśmy wczoraj, jutro zrobić taki meeting, ale biorąc pod uwagę, że pan prezydent osobiście będzie, no to już tego meetingu w Tarnowie nie będziemy organizować, bo myślę, że sam pan prezydent tutaj dołoży wszelkich starań, żeby jeszcze zmobilizować i zachęcić. Także ciężka praca nie tylko struktur Prawa i Sprawiedliwości, ale wielu naprawdę życzliwych ludzi. Kluby Gazety Polskiej są zaangażowane, Solidarność jest zaangażowana, wielu seniorów, wielu młodych ludzi, rodziny też indywidualnie się angażują. Także naprawdę bardzo zachęcam i proszę, żeby właśnie ziemia tarnowska, okręg tarnowski jak najlepiej wsparli pana prezydenta. Czyli wieczorem wizyta prezydenta Andrzeja Dudy o 18.30 Tarnów, plac Kazimierza i Wierzchosławice, o której i gdzie? I Wierzchosławice, tylko że w Wierzchosławicach nie jest planowane otwarte spotkanie z panem prezydentem. Tam jest planowane spotkanie z kierownictwem Solidarności Rolniczej. Ma również wziąć udział w spotkaniu pan komisarz do spraw rolnictwa, pan Janusz Wojciechowski, ale generalnie otwarte spotkanie z mieszkańcami jest w Tarnowie na placu Kazimierza o 18.30. Zachęcam, wczoraj byliśmy również tutaj jako wielu małopolaninów było w Krakowie,
o 16 godzinie, pomimo niesprzyjających warunkach, bo akurat dosłownie można powiedzieć na 20 minut przed rozpoczęciem spotkania z panem prezydentem pojawiła się burza nad rynkiem. No, wszyscy żeśmy byli, można powiedzieć, mocno zmoczeni, ale taki był wielki entuzjazm i taka wielka rzesza ludzi, która dopingowała naszego tutaj lokalnego, bo wiemy doskonale, że to jest Małopolanin prezydentem i chcieliśmy podziękować i to samo zróbmy dzisiaj w Tarnowie. Zachęcam naprawdę, szanowni państwo, bez względu na aurę, która nam tutaj się pojawia różna, słoneczka co prawda nie ma, mam nadzieję, że w Tarnowie zaświeci właśnie w godzinach popołudniowych, późno popołudniowych słoneczko i będziemy wspaniale się uradować i pokażmy tą solidarność z naszym prezydentem. Oby, chociaż prognozy nie są zbyt optymistyczne, czyli politycy PiS odwiedzają różne miejsca w Polsce i wspierają Andrzeja Dudę. Ale używając tych naszych przysłów, nie jesteśmy z cukru, także warto... Oczywiście, parasole są dostępne. Parasole są, w związku z tym możemy też licznie wziąć udział w takim przedsięwzięciu i w takim uroczystości. Kampanię, panie pośle, prezydenta Andrzeja Dudy widzimy, że obecny prezydent stawia na rodzinę. Jego obietnice mają swoje pokrycie, jak przywrócenie wieku emerytalnego. A Rafał Trzaskowski nie pamięta, jak głosował w tej kwestii. No, tu wiarygodność dwóch pretendentów do urzędu prezydenta jest tak bardzo widoczna, jaskrawa, że tu nawet szkoda komentować. Wiemy doskonale, że pan prezydent dotrzymał słowa. Już nie będę po raz kolejny zachwalał, ale przecież obniżenie wieku emerytalnego to było z inicjatywy pana prezydenta. Wszystkie programy społeczne, gospodarcze, rozwojowe, to przecież to jest wszystko przy współpracy obecnego rządu Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości i z obecnie urzędującym prezydentem. Przecież ta współpraca to jest tylko i wyłącznie w interesie państwa polskiego, Polski. I jeszcze raz powtarzam, mamy za co panu prezydentowi dziękować i mamy za co go po raz kolejny wesprzeć na kolejną kadencję. Natomiast wracając do drugiego, do kandydata, powiedzmy, można powiedzieć, w tych statystykach najbardziej wskazującego, że będzie do drugiej tury pretendowany pana Trzaskowskiego. Wie panie, no to można w kategoriach uśmiechu czy żartu to traktować, że gość, który w 2015 roku jeszcze był wiceministrem spraw zagranicznych, został posłem w 2015 roku i on nie pamięta w 2016 roku, że był posłem. Ja nie wiem, czy to jest w kategoriach niepamięci czy amnezji, czy to jest w kategoriach tego, że się po prostu wstydzi tego okresu, bo tam było wtedy na tej konferencji pytanie, czy pamięta, jak głosował za bardzo ważną wtedy ustawą właśnie prezydenta w zakresie obniżenia wieku emerytalnego. No to na początku wspomniał, że nie był posłem. Później gdzieś ktoś mu tam pod ucho podszeptał, że jednak był posłem, ale nie pamięta, jak głosował, a w końcu przyparty do ściany, do muru, no jednak przyznał się. To świadczy o tym, z jakimi ludźmi mamy do czynienia. Być może, pani redaktor, pan Trzaskowski nie pamięta, że był w polskim parlamencie, bo to był czas bardzo mocnej, totalnej opozycji i być może zbyt często był w Brukseli, nadając na polski rząd, na polskiego prezydenta i się zapomniał, że był parlamentarzystą polskiego Sejmu, a być może więcej czasu spędzając w Brukseli, no, zapomniał sobie o tych ważnych wydarzeniach. Także mówię, to świadczy o tym, z kim mamy do czynienia i tym bardziej zachęcam, szanowni państwo, nasi radiosłuchacze, żeby wziąć licznie udział w wyborach 28 czerwca i poprzeć pana prezydenta Andrzeja Dudę, żebyśmy mieli świetnego, dobrego, pracującego dla ojczyzny prezydenta Andrzeja Dudę. Prezydent, polityk, samorządowiec powinien być wiarygodny. No przecież o to tu chodzi. No, każdy z nas, oddając się, czy poddając się takiemu, można powiedzieć, publicznemu osądowi, czy to są radni, czy to są posłowie, czy to są senatorowie, czy to są wójtowie, burmistrzowie i tak dalej, no muszą i powinni prowadzić taki tryb swoich działań, że wiarygodność, przede wszystkim wiarygodność, rzetelność świadczy o tym, że ludzie potrafią i chcą takich ludzi w polityce i dlatego większość ludzi jest takich, jakich właśnie ludzie wybierają. Natomiast czasami zdarza się sytuacja taka, że w wyniku różnych manipulacji, różnych
przeinaczeń, powiedzmy, informacyjnych powoduje to, że zdarzają się pewne niespodzianki. I mam nadzieję, że tego typu niespodzianki nie będzie w naszym kraju. I właśnie ta wiarygodność, ta rzetelność, ta uczciwość, ta przewidywalność, którą tutaj mamy w postaci pana prezydenta, będzie w dalszym ciągu w Polsce i na polskim urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bo to jest polska racja stanu. Polska racja stanu i naprawdę bardzo proszę, żebyśmy nie zbłądzili, można powiedzieć, w tych różnych, bo wiemy doskonale, że różne media nam towarzyszą i prasa, i radio, i telewizja, i żeby nie dać się zbałamucić i naprawdę postarać się o to, żeby Andrzej Duda był w dalszym ciągu prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Europoseł Patryk Jaki mówił w Dąbrowie Tarnowskiej, że te wybory prezydenckie to będzie odpowiedź społeczeństwa na pytanie, z jaką wizją Polski chcą mieć do czynienia przez najbliższe 5 lat. Czyli Polacy w tych wyborach opowiedzą się za konkretną wizją Polski, jakiej Polski po prostu chcą. Oczywiście no chcemy Polski tej naszej tradycyjnej, z tą naszą tożsamością, gdzie system wartości jest od wielu, wielu wieków, od dziesiątków wieków ukształtowany, a u progu stoi ta wizja liberalno-lewicowa, która chce nam narzucić różnego rodzaju obce nam ideologiczne kwestie i dlatego tutaj się absolutnie zgadzam. Jesteśmy w dalszym ciągu w tym sporze między tą tradycją, tą tożsamością narodową, która nam tutaj cały czas przez wiele wieków towarzyszy i czymś nowym, którego nie znamy. Oczywiście są te trendy różne na świecie i ja rozumiem, że wiele osób, wielu ludzi ulega tym trendom, ale chciałbym tutaj zaznaczyć jedną jakby wypowiedź jednego z publicystów w ostatnim czasie słyszałem, że Polska i Bawaria to są jedynymi enklawami takiego systemu wartości konserwatyzmu na terenie całej Europy. I być może dlatego wszystkie siły lewicowo-liberalne są do tego przygotowane, żeby zrobić, powiedzmy, u nas trochę zamieszania. Ale ja wierzę w mądrość Polaków, że jednak wybiorą tą naszą piękną polską biało-czerwoną tradycję z naszymi korzeniami chrześcijańskimi. Także wydaje mi się, że jestem głęboko przekonany, że ta wizja Polski zwycięży 28 czerwca, a jak będzie dane nam dogrywka, czyli druga tura, to tak samo 12 lipca. Dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Poseł jeszcze nie porozmawialiśmy jeszcze o tej kwestii tych tragedii ostatnich, no ale pewnie czasu już brakuje. To może no jeszcze minutkę. Tak, najważniejsze, że pomoc płynie, że już wypłaty dla poszkodowanych w wyniku podtopień dziś ruszają. To są kolejne tragiczne chwile dla wielu ludzi, jednak okazuje się, że żywioł, który nam towarzyszy właśnie w okresie maja, czerwca, tymi nadmiernymi ulewami powoduje to, że no nie jesteśmy w stanie jeszcze do końca ujarzmić tego żywiołu i naprawdę współczuję wielu ludziom, którzy w wyniku tych różnych takich tragedii, które niesie za sobą ten żywioł, współczuję, ale jestem przekonany, że jak i samorządy, a przede wszystkim rząd tutaj będzie wspierał jakby w indywidualnych przypadkach doznanych szkód, ale również tych zbiorowych, jakimi są wspólnoty samorządowe. Czyli poszkodowani mieszkańcy nie pozostaną sami, mogą liczyć na pomoc. Z pewnością. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze wspierał i będzie wspierał w tego typu sytuacjach tragicznych mieszkańców indywidualnych, jak i mówię, samorządy, które też również w zakresie swoich zadań, jak drogi, mosty i tak dalej, też cierpią w tych wydarzeniach i na pewno będzie wsparcie i to rzeczywiste wsparcie polskiego rządu, jak i samorządowców, którzy na pewno też pomagają i wspierają tym poszkodowanym. Dziękuję bardzo. Poseł Wiesław Krajewski, szef okręgowych struktur PiS we wschodniej Małopolsce, był gościem Radia RDN. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Życzę dobrego i udanego tygodnia. Bardzo dziękuję. Życzę wszystkim radiosłuchaczom wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.